Chciałabym opowiedzieć o mojej mamie, która jest osobą bardzo ciepłą, wrażliwą i dobrą. Jest niezwykle troskliwa i bardzo mocno widać to, kiedy przyjeżdżają do nas jakiekolwiek dzieci. I wtedy staje się najlepszą nianią pod słońcem, zwłaszcza dla wszystkich swoich wypożyczonych weekendowych wnucząt. Myślę, że mama nie gniewa się zbyt długo i nie obraża się zbyt często. I myślę, że jest osobą dosyć wrażliwą i akurat te cechy odziedziczyłam po niej. Chcę Ci, mamo, podziękować za to, że zawsze, przez całe moje życie, wszystko to, co było dla mnie ważne, stawało się też ważne dla Ciebie. I za to Ci bardzo dziękuję. I chcę, żebyś wiedziała, że jesteś dla mnie takim aniołem stróżem, który zawsze jest gdzieś obok, kiedy właśnie tego potrzebuję. I przez całe swoje życie chciałam, żebyś była ze mnie dumna. I myślę, że dzisiaj jesteś. Kim jest tata? Z zewnątrz wielki, twardy chłop, ale w środku ma wielkie, dobre serce. Jest człowiekiem z zasadami, który zawsze służy dobrą radą, który potrafi znaleźć wyjście z każdej patowej sytuacji. Pewny siebie, pogodny, błyskotliwy i, co na pewno, bardzo przedsiębiorczy. Tata może sprawiać wrażenie stanowczego gościa, ale każdy, kto go pozna i zobaczy ilość pucharów, jakie zdobył i z jaką miłością oddaje się swojej pasji, może pomyśleć o nim: mistrz. Tata jest osobą szczerą, która zawsze powie, że coś mu nie smakuje albo nie jest w jego guście. Jest też złotą rączką, o czym świadczy ilość sprzętu w jego warsztacie. Zawsze działa jako całodobowe pogotowie energetyczne i naprawia wszystko, co ktokolwiek może zepsuć. Tato, wiem, że zawsze chcesz dla mnie jak najlepiej i że nigdy nie pozwolisz mnie nikomu skrzywdzić. I chciałabym, żebyś wiedział, że zawsze, gdy ktoś mi mówi, że jestem do ciebie podobna, to ogarnia mnie niesamowita duma. I być może nie miałam szans na to, żeby odziedziczyć po tobie wzrost modelki, ale myślę, że dałeś mi wiele innych cech, które są dużo ważniejsze, za co ci bardzo dziękuję. Kim jest mama? Betty niestety nie ma już z nami, ale wiem, że spogląda na nas z góry i ma nas w swojej opiece. Betty była bardzo kochającą i dobrą osobą. Potrafiła podtrzymać ognisko domowe. Dbała o dom jak nikt inny. Była bardzo mądrą i wyrozumiałą kobietą. Zawsze mogłem na nią liczyć. Na początku chciałabym podziękować za rzecz najważniejszą. Za to, że przez kilkanaście lat walczyliście o to, żebym pojawiła się na tym świecie. A kiedy już z wami byłam, to przez kolejne lata robiliście wszystko, żebym z wami tutaj została. Kochani rodzice, bardzo dziękuję wam za trud włożony w moje wychowanie. Wiem, byłem bardzo krnąbrnym dzieckiem, które miało swoje wzloty i upadki. Dziękuję wam za wsparcie, za wyrozumiałość, za to, że po popełnionych błędach pomagaliście wyciągnąć odpowiednie wnioski,
za to, że wymagaliście ode mnie w momentach, w których ja sam od siebie nie wymagałem i teraz po upływie tych kilkunastu lat wiem, że było to bardzo słuszne i przyniosło oczekiwane efekty. Dziękuję Wam, że od 45 lat patrzycie na siebie z taką samą miłością i szacunkiem w oczach. Dziękuję za to, że razem jecie śniadanie, że się śmiejecie razem i zarażacie tym uśmiechem cały dom. Dziękuję Wam za lewą i prawą rękę, a nie za dwie lewe ręce, że czasami potrafię coś naprawić, a nie tylko zepsuć. Dziękuję Wam za sobotnie wieczory przy Eurobiznesie. Uwielbiałem być krupierem, dało się wtedy cyganić, a Wy tego nie widzieliście. Dziękuję Wam również za chomika, który mnie ugryzł, który później wyfrunął przez okno. Dziękuję Wam za mądrość, którą staraliście się mi przekazać, którą z mniejszym lub większym skutkiem przyswoiłem. Dziękuję Wam za to, że nauczyliście mnie twardo stąpać po ziemi. Dziękuję Wam za miłość do zwierząt i za to, że zawsze było obecne w naszym domu. Za to, że mogłam przelewać swoją miłość do psiaków właśnie na własne psy, a nie na obce. Dziękuję Wam również za bardzo ważną rzecz, jaką jest siatkówka. Te kilkanaście lat grania, obozy, treningi, mecze. Było ciężko, ale będzie to coś, co będę pamiętał na pewno do końca życia. Tutaj pozdrowienia dla chłopaków z Dream Teamu i z Ogniochronu. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Kochani rodzice, jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, za które chciałbym Wam podziękować. Niestety czas naszego materiału jest ograniczony. Także z tego miejsca bardzo Wam dziękuję. Kocham Was. Przepraszam Was też za wszystkie nieprzespane noce. Za te momenty, kiedy testowałam Waszą cierpliwość. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszych rodziców. Bardzo Was kocham. Na samym końcu bardzo chciałbym podziękować Marysi i Marianowi za akceptację oraz za to, że od samego początku poczułem się częścią Waszej rodziny. Dziękuję.